Ja powiem podobnie jak Darek. Ja mam też duży niedosyt po tym meczu na pewno. Pierwsza rzecz to ta bramka stracona w końcówce. Zgadzam się, że to były bramki po błędach, ale Polonia obydwie bramki też strzeliła po naszych błędach, także można powiedzieć, że to był mecz błędów w obronie. Te wszystkie bramki, które padły, padły bardzo podobnie. Na pewno szkoda, bo to się stało w 93 bodajże minucie. Emocje już trochę opadły, bo na boisku było nerwowo. Słabo się dla nas ten mecz ułożył. Mimo że mieliśmy na początku kilka niezłych sytuacji, to nic nam nie wpadło. Polonia zdobyła bramkę po naszym błędzie, cofnęła się, czekała na kontry. Ale my rozpędzaliśmy się z minuty na minutę, mieliśmy coraz większą przewagę. No i zespół pokazał charakter przede wszystkim, nie poddał się, nie położył. Pogoniliśmy ten wynik, udało się wyprowadzić na prowadzenie, no niestety piłka taka jest, że gra się do końca i myśmy chyba dzisiaj o tym zapomnieli. W przebiegu gry na pewno wynik jest sprawiedliwy, bo jeden i drugi zespół miał swoje sytuacje do strzelenia bramek. Trzeba grać dalej, została ostatnia kolejka, później trzeba trochę odpocząć, musimy troszeczkę przebudować też ten zespół. Gramy o najwyższe cele na pewno, mając taką przewagę, to trzeba już otwarcie sobie teraz powiedzieć. Mamy kontuzję naszych skrzydłowych, tutaj mieliśmy problemy dzisiaj na tych pozycjach, ale na pewno szanujemy ten punkcik z dobrym zespołem. Uważam też, że to był wyższy poziom na pewno niż trzeci ligowy tego spotkania i życzę powodzenia trenerowi w następnych meczach i oczywiście nam też zwycięstwa w ostatnim kończącym tą rundę meczu. Dziękuję.